Dlaczego choroby reumatyczne są często tak późno rozpoznawane? Omówienie przypadku. W tym podcaście chciałbym Państwu przedstawić przypadek młodego mężczyzny z objawami stawowymi, który przez wiele lat nie miał postawionej diagnozy oraz był źle leczony. Na potrzeby podcastu zmieniłem pewne szczegóły dotyczące pacjenta w celu uniemożliwienia jego identyfikacji. Ja nazywam się Mikołaj Kamiński i jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z reumatologii. Przypominam że ten podcast ma charakter edukacyjny, a każdy przypadek powinien być interpretowany indywidualnie przez lekarza. Historia dolegliwości pacjenta zaczyna się 10 lat temu, kiedy wystąpiły bóle i obrzęki obu kolan. Pacjent miał wtedy 12 lat i został przyjęty do oddziału dziecięcego celem diagnostyki. W takiej sytuacji klinicznej myślimy przede wszystkim o młodzieńczym, idiopatycznym zapaleniu stawów. Jednak markery zapalne, leukocyty, odczyn biernackiego – Stężenie białka seryaktywnego były nieco powyżej normy, natomiast czynnik reumatoidalny był ujemny. Pacjent otrzymał leki przeciwzapalne i nie rozpoznano żadnej specyficznej choroby, tłumacząc, że dolegliwości mogą wynikać np. z przeciążenia związanego z uprawianiem sportu i powinny same ustąpić. Lata mijały i omawiany pacjent zaczął pracować zawodowo w tzw. wykończeniówce, a dokładnie zajmował się układaniem płytek. Prace wykonywał głównie klęcząc i pracując manualnie. Dolegliwości stawowe nadal występowały i pacjent wielokrotnie zgłaszał się do lekarza rodzinnego. Był też konsultowany przez ortopedę, jednak lekarze nie wysunęli podejrzenia choroby reumatycznej i uważali, że dolegliwości dotyczące kolan, barków, łokci i nadgarstków mogą być związane z pracą wykonywaną przez pacjenta. Trzeba również zaznaczyć, iż pacjent odczuwał sztywność poranną stawów i potrzebował już ponad godzinę, aby sztywność poranna ustąpiła i mógł wykonywać swoją pracę. Warto zaznaczyć, że lekarze nie pytali, jak długo trwała sztywność poranna, a pacjent nie uważał tego za ważny objaw. W końcu, po około 10 latach od pierwszych objawów, ponownie zgłosił się do lekarza rodzinnego, tym razem jednak do innego lekarza pracującego w tej samej placówce. Wtedy już zgłosił się z nasilonymi obrzękami obu kończyn górnych oraz kolan, przede wszystkim po prawej stronie. Lekarz zlecił pilne badania, które wykazały znacznie podwyższone stężenie białka C reaktywnego. Które wyniosło już ponad 200 mg na litr, ale czynnik reumatoidalny ponownie był ujemny. Ostatecznie pan doktor zdecydował o skierowaniu pacjenta pilnie do oddziału reumatologicznego celem pilnej diagnostyki i wdrożenia leczenia. W oddziale rozpoznano reumatoidalne zapalenie stawów na podstawie objawów oraz obecności przeciwciał przeciwko cytrulinowanym peptydom. Na pytanie, dlaczego tak późno trafił do reumatologa. Pacjent odpowiedział, że odniósł wrażenie, iż jego dolegliwości były bagatelizowane i lekarze uważali, że skoro diagnostyka szpitalna wcześniej nie wykazała choroby reumatycznej, to nie ma sensu je powtarzać. Opisałem Państwu przypadek, w którym minęło 10 lat od wystąpienia pierwszych objawów do postawienia rozpoznania. Wielu osobom reumatoidalne zapalenie stawów kojarzy się głównie z kobietami po 40 roku życia i faktycznie jest to największa grupa pacjentów cierpiących na to schorzenie. I wiek pacjenta mogły zmylić lekarzy. Kolejna sprawa to brak wnikliwej diagnostyki różnicowej, kiedy choroba dalej postępowała. Oczywiście staramy się rozpoznać reumatoidalne zapalenie stawów na jak najwcześniejszym etapie, jednak początkowo może to być bardzo trudne. Jeżeli jednak nie ma pewności, czy mamy do czynienia z chorobą reumatyczną, to jej dalszy przebieg często weryfikuje wcześniejsze wątpliwości. Być może brak występowania czynnika reumatoidalnego u tego pacjenta mógł fałszywie uspokajać lekarzy. Dalej warto zwrócić uwagę na aktywność zawodową pacjenta, którą tłumaczono występowanie dolegliwości. Oczywiście, że wielogodzinna praca manualna może przyspieszyć wystąpienie choroby zwyrodnieniowej stawów, jednak choroba zwyrodnieniowa objawia się zwykle u osób starszych od dwudziestoparoletniego młodzieńca opisanego w tym przypadku. Osoby, które pracują naklęcząco, na klęcząco, np. układają płytki lub panele podłogowe, częściej mogą się skarżyć z powodu bólu i obrzęku kolan. Wywołanych np. zapaleniem kaletek podrzebkowych. Jednak tego typu dolegliwościom nie powinna towarzyszyć sztywność poranna, a już szczególnie sztywność poranna, która trwa powyżej godziny. To, co również zwraca uwagę, to fakt, że pacjent przez wiele lat z ufnością podchodził do tego, co mu mówili lekarze i sam aktywnie nie poszukiwał diagnozy problemu. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że przecież nie jest to jego wina, że jego dolegliwości zostały zaniedbane. I ja się z tym całkowicie zgadzam. Natomiast, gdyby pacjent aktywnie poszukiwał informacji o swoich dolegliwościach lub wcześniej dotarł do lekarza o większym doświadczeniu, być może wcześniej podjąłby prawidłowe leczenie i cieszyłby się większą sprawnością stawów. Miejmy nadzieję, że zastosowane leczenie pozwoli pacjentowi, pacjentowi choć częściowo odzyskać sprawność, umożliwiając mu pracę zawodową. Zachęcam Państwa do podzielenia się w komentarzach swoimi uwagami na temat tego przypadku. Jeśli Państwo znają podobną historię, Proszę również napisać o niej w komentarzu. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału i do usłyszenia w następnym podcaście.